Zaczynamy kolejny dzień w Dusty Trip. Oczywiście naszym celem jest przejechanie miliona kilometrów albo metrów. Tylko zauważyłem pewną rzecz, że są, zobaczcie, nowe wraki jakieś. Ale ten wrak powinien zniknąć zaraz, tak mi się wydaje. Chyba, że ktoś ma kupione. Nie, ja za niego wydałem 800 robux na odcinku z chłopakami. Aha. On już nigdy nie zniknie, to jest moje. O kurde. 200% szybciej jedzie, możemy go złożyć jak chcecie. Tutaj kład był gdzieś, nie wiem czy widzieliście. Kład też jest do kupienia. Ale kład jest do kupienia przez 90 czyli on zniknął, tak, dobra, był przez sekundę. Kład jest do kupienia i to jest tak samo, ten samochód mi się też tak wyświetlił, jak serwer startował, ale później znika, jak go nie ma. Bo był jakiś nowy update znowu, po raz 50. Ale dobrze, że update'ują tą gierkę bardzo szybko. Ty, ale będziemy mieli furę do tego, do jazdy. Ty, a wy wampiry w tej grze już? Wampiry? Tak. Poleciałem! Ej, ja też chcę. Czekaj. Ej, widzowie pisali, że jak staniesz na drzwiach, to możesz latać. Tak. No. Tylko ostatnio, sekunda, pek. Hoga, ty możesz otworzyć maskę? Ale to nie fajnie wyszło. Można latać na tych drzwiach. Jeżeli sobie weźmiecie, pyk. O, to na tym możemy sobie latać bez problemu. To już tym się bawiłem. No, możecie sobie przetestować. Nie. No. Jestem cheaterem. Tylko ale nie... ja wampiry spotkałem wczoraj w tej grze. Ty, to jakiś update z wampirami chyba. Ej, można zamontować takie koło? No można, ja nie wiem, czy to będzie jeździło, wiesz, nie testowałem. Będzie, ale... będzie. One są ten, pod tym, pod wyskocznią te koła, jak coś. Pod wyskocznią? No pod rampą. Ej, dobra, to montujemy te koła. O, koks, no to do tyłu. Ty, do tyłu, ale by... małe do przodu. Ale by się to będzie działało? Potem... Nie wiem, zobaczymy. Dobra, ja ukrywam tutorial, bo nie potrzebujemy tutoriala. My już wiemy, co tutaj trzeba zrobić. Ale naprawdę jestem pod wrażeniem, że... Jeszcze jedno małe koło. Z odcinka na odcinek po prostu dodaję coraz więcej rzeczy. Że to nie jest tak, że... Czekaj, Flotarek. No w to gra już 50 tysięcy osób teraz w tym momencie. A co dopiero w godzinach szczytu. Dokładnie, a my nagrywamy to o 9. To nie pojedzie. Chłopie. To pojedzie. Amerykański hot rod, idealnie ten samochód pasuje do tego. Zarąbiście to wygląda. No. Kurde. Wachę już wlałem jak coś, tylko drzwi jednych brakuje. A dobra. Tu są drzwi. Wszystko mamy włożone, akumulatory i tak dalej. I no. Akumulatorów się nie kładzie, tylko silnik chyba nie i cooler, więc to mamy. No to dobra. Benzynkę wzięliśmy, ale tego trzeba... Ty, jak woda już skapnęła stąd? O, czekaj, jakim... Trzeba zakręcać kurek, pamiętaj. Olej też już poszedł, ty, jak to zużywa? Okej, czyli to będzie taki minus, że może będzie szybkie, ale... Nie, a zakręciłeś korek? No jest zakręcony przecież. problemy. Był zakręcony. Dobra, a światła dodawaliście? Nie, on ma już światła. O, dobra. Pay to win samochód, no co? Tak. Odpalam światła, pyk. Nie, gdzie ty się robisz? Masz, dobra. Spróbuj odpalić samochód. No właśnie. Nie radę jechać w ogóle taki. I. Chyba nie możesz jechać. Nie, bo jest ręczny. Zdjąłeś? Tak, ręczny. Dobra. Jest! Jedzie! Dobra. No to jazda hot rodem. Dobra, jedziemy. Ja nie chcę prowadzić. Ja nie chcę prowadzić. Dobra, to później się chogaczy zmienimy jak coś. Ej, ja będę z tyłu siedział. Patrz na to. Ja nie... Tutaj? A to może cię wysprzęglić i może nam auto zepsuć, jak nie będziesz zataczował. Dobra, jest, ja bym nie ryzykował. Dobra. A wzięliście chleb, jedzenie i w ogóle... Nie. O, co nam jedzenie, chłopie? Aha, dobra, znajdziemy. Fajna przygoda. No bo jestem taki silny, tak mnie rozpiera. Ten samochód jest 200% faster than normal. O kurde. Spoko, ostatnio vana przerobiłem, dodałem do niego silnik. Ile on robuxów kosztował? Wszystko i leciałem dużo. 799 jakoś tak. Yes. A na złotówki? Na złotówki? Ja nie znam przelicznika złotówki na robuxów. 50 złotych? Yes. Trochę więcej może? Ale jaki szybki jest. Dobra, jest można, no i tak można sobie jechać, tylko że już mi gust spada, nie wiem jak wam. No. Nasz rekord... Jest budynek duży po lewej stronie. Oj, czekaj, no jest coś, zatrzymujemy się, nie? Tak. Ty, czekaj, bo... To wygląda... Oj! Ciężko zahamować z tym samochodem. Jak jesteś rozpędzony 140, to co się dziwić? Mutant jest jak coś. Mutant. No. Trzeba go zbejtować. Tak, to... Ja bym go z chęcią zbejtował. Ty! Jest zaćmienie. Zaćmienie się robi, zaraz będzie jasno. O kurde, fajnie, zobaczcie sobie na słońce jak to wygląda. Aha. Ładnie, no. To chyba to jest ostatnia rzecz, którą dodali, tak mi się przynajmniej zdaje. Jedna coś z ostatnich podniosłem, rzeczy. Nie wiem co to jest. Właśnie... Gra. Oj, coś mnie zaatakowało, ała! Bije mnie coś. Zaćmienie cię bije chyba. Jak mnie zaćmienie bije? Nie wiem, mnie nic nie bije. No, bije mnie cały czas.
Mnie też bije. Dobra, wydaje mi się, że jest niewidzialny mutant jakiś. Albo jakiś nowy potwór niewidzialny. Ale normalnie dostawałem obrażenia cały czas. Nie zaćmienie wiem, czy... po prostu pewnie Może bije. Może zaćmienie cię bije. Zaćmienie bije? Bo się patrzyłeś na zaćmienie i ci oczy rani. O no. Kurde, nie, myślisz, że taką by mechanikę dodali? O jak? To by było dziwne. A, ten cooler nam nie jest chyba potrzebny. Dobra, wejdźmy do środka. Ja złapałem cokolwiek, żeby tylko złapać. Okej, tutaj... Wodę mamy, to się przyda akurat, nie, woda. Dobra, ale nie, o, cebula. Nie, to jest czosnek, Jezu. Cebula jest czosnek, nie pomyliłem. Mamy laskę dynamitu, paliwo. Też się przyda, gdybyśmy chcieli skończyć z naszym tym. Może, a można tutaj... powiem wam, no. Grałem ostatnio sobie z Bartkiem, no i użył laski dynamitu i powiem wam, że miałem bardzo fajne zakończenie odcinka. O, ej, dobra, to niech sobie leży tutaj ten dynamit. No. Zawsze można tego użyć, żeby mutantów wysadzić. Dokładnie. A nawet nie kojarzyłem, że było w ogóle coś takiego. Diesel, water. Water. W ogóle widzowie mi powiedzieli, że jak jest w karnistrze diesel i water, dwie rzeczy, to możesz wylać trochę, tak żeby została jedna rzecz. Ja wodę tutaj uzupełnię. Która się wylewa, ta pierwsza, czy jak? Ja tu otwierasz i... No. Dobra, ja nalewam wody. Jezu, mam nadzieję, że nie... O, przychylam, pa, leci. Leci? Leciało. Leci normalnie. I na przykład teraz patrzę na kurek i mam... zero, nic nie ma. A to wszystko wylałem, sorka. Nie wiedziałem, za dużo, za dużo chyba. Dobra, wodę załadowałem tutaj z tyłu, jak coś. Pewnie żeby... zostanie to, czego jest więcej, tak według logiki. No, tak to powinno działać, nie? Z tego też olej zrzuciłem, bo olej był w tym kulerze na przykład. Można tak zrzucać. Dobra, zamykam maskę, pyk. Możemy chyba wsiadać. Koło sportowe jest. Biorę do przodu na wymianę. Jedno koło sportowe. Tak. Nie, ale jak to dziwnie wygląda. Koło. O, dobrze. Idealnie. Pyk. Coś jeszcze jest tam? Nie, tam były w ogóle takie śmieci raczej. Nic. No, więc śmiało możemy... toaleta, ale nie potrzebujemy, sramy na drodze. Więc... Nie, no koło sportowe numer 2 jest jeszcze. Serio? Było coś takiego? Tak, no oczywiście, biorę koło sportowe. Myślisz, że nam się przyda? Rzeczy. No tak, wszystkie sportowe rzeczy dają ci lepsze osiągi, nie? Grałeś Need for Speed'a kiedyś? Chłopie. No w sumie. Nie lubię takich gier. A. Lepsze osiągi. Jak mogłeś nie grać w Need for Speed'a, gościu? Dokładnie. No, tam taka muza była zawsze w Need for Speed'ie. Bo jak graliście w Need for Speed'a, to ja w tym czasie w postalu... Sikałeś na ludzi. Sikałeś na ludzi, dobra, po prostu. Nie, no żartuję, grałem i ten speed, jedziemy, nie? W lewo. I tak, w lewo. Need for Speed Carbon był najlepszy. Underground. Underground 2. No, Undergroundy. Miał taki fajny soundtrack. Carbon. Muzyki, no najlepsze, najlepszy klimacik. No, a później... pamiętam, że był jeden Need for Speed, gdzie tam na torach się ścigałeś. Ale nie pamiętam, jak on się nazywał. Na takich normalnych torach, undercover. Nie na ulicy. Nie. A może? Nie, undercover też był na ulicy, bo nie, akurat jakoś, nie undercover grałem. Kurde, nie pamiętam teraz. O, po prawo coś jest, ale jacy jesteśmy... Hamuję! I dwa mutanty. Oj. Okej, pyk. Dobra. Pamiętaj, żeby silnik wyłączyć. Są dwa punkty, tak, ja wyłączam. Dwa punkty są. Tam w środku coś jest, tylko że są też w środku tutaj też są mutanty. Witam serdecznie. Tak, ale tu możesz do okna spróbować wybejtować chyba troszeczkę. Jest siekierka. O. Ewentualnie dynamit. A pistolet jest pod nim, czekaj. O, jest. dobra, to weź pistolet i nie ktoś inny mnie ma ten pistolet, a nie ja. Czekaj, ja go odstrzelę. Dobra, pyk. Tylko trzeba ten pistolet nakierować najpierw. Nie, no po prostu chyba podnosisz. Nie, on był... To scrollem sobie, przeskroluj sobie. O, dobra, jest. I tutaj nic już nie ma. Dobra, łapka na muchy. Nie, no jest cooler, stary. Znaczy nie, chodzi mi o to, że nie ma mutantów, nie ma mutantów. Latarka jest. Okej. No. Siekierę, wezmę też siekierę z tyłu. Tak. Oj, no, sorry, Admiros, siekierę wbiłem. Ty mówisz, palnąłeś go. Nie, znaczy tak pół specjalnie, bo tak szedłeś przede mną, mówię, a machnę sobie i zobaczę, co się stanie. Szedłeś przed nim, myślę, palnę go. Co jest? Burza piaskowa chyba idzie. Nie, tornado, no. Okej, ale sprawdzamy jeszcze, co tutaj jest. Chwila, latarkę gdzieś miałem. Ej, w tej wieżyczce sprawdzałeś, co jest, nie? Nie, bo tam... nikt nie był. Tam są dwa mutanty. Dużo rzeczy, więc weź broń. Dobra, idę odwalić. Tylko tam jest dużo rzeczy, opłaca się? Ej, no tam było tam trochę. Jakieś te... O nie. Okej, my mamy tutaj gaz, czy co mamy? Au. W naszym samochodzie. Zabij go. No to mam pełny kanister gazu. Admiros, żyjesz? Żyję, ale już niedługo.
Już niedługo zostało. Machaj siekierą, Flotar, przecież... O, szkoda amunicji. Siekiera, siekiera jest z tyłu. Ja nie mówię, szkoda trochę amunicji na taki budynek. No, ale widzicie, tutaj jest dużo rzeczy. Tylko, że one tak jakby, nie wiem, to się zbagowało trochę. O, pan mutant! Jak się macha siekierą, czekaj, brawo. Musisz tak trochę majtać chyba dole. Lewo, no. Prawo, nie? Water, wodę mamy. Ej, co to jest za kostka? Ała, diesel ała. Nam się nie przyda. Już idę. Co teraz? Uciekaj, uciekaj. A dobra, to jest baton. Wy macie jedzenie? Bo ja w sumie znajduję jedzenie i od razu zjadam. Może to bardzo niemiłe być. No nie, ja bardzo, mam bardzo. Jeszcze ała, ała. Water, no. Diesel. Nie, no ja bym jechał już dalej, bo... Tu jest kawałek pizzy, Admiros, dla ciebie. O. Dobra. Albo ja wezmę. Jestem bardzo głodny. A rzuciłeś mu pizzę w ziemię, no dobra. Będziesz miał pizzę z piaskiem. Ty, co się stało? Tak, 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 ja też się przewróciłem. O, weźmiesz go? Tu masz pizzę. Leży przed budynkiem pizza. O, gdzie jest Admiros? Tu jestem. Mutanta próbuję pokonać. Ale to tam nie wiem, czy coś jest jeszcze. Admiros, bo za chwilę się wywalisz, bo masz mało HP. Wiem. Masz, dobra, ja ci, masz. Kara mamy wymienionego już. O, także... no to dziś. Za pizzę. Weź sobie. Zająłem się tym. Świeżutka pizza. Dobra, dobra. Tak. Wezmę. Co tam robisz? Machnij tego mutanta jeszcze. Oj, czekaj, bo... Machnij. No, dobra, jest. Jest, udało się. Jest, mamy nie ten, pustaka. No. Przyda się nam. Tu jest jedzonko jedno. Olej jest tutaj w środku. No nie wiem, czy potrzebujemy. No silnik. A nie ten lepszy, to nie jest. Pokaż, jaki to jest silnik. A, zamontuję to. To jest chyba ten sam. No, no. O, milk czekolady jest. Jest czekolady. Taki fajny, czerwony, podwójny, jakiś V8 czy coś, silnik. Dobra, tutaj, nie, pyk. A to ten zderzakca. O, róg! Będziemy, wiesz... Tej, możemy tak jechać. Może mutanty będzie się dało też bić. Mhm. Olej nam się przyda chyba, bo nie wiem, czy mamy dużo oleju, nie? I nie wiem też, ale to... W sensie mamy jakieś w zapasie, bo wodę mamy w zapasie, wodę benzyny mamy. Mamy sporo. A moja łódka mocno pali jak coś. No, to dużo zużywa. Jedziemy. 1000 metrów już. Tylko wydaje mi się, że to, co mamy zamontowane przed nami, może nam zbagować samochód. Może. No. No i wystrzeli nas na koniec. Od razu. Nie zatrzymujemy się tutaj na tym przystanku. Bo tu jakiś po prawo był przystanek autobusowy, ale to chyba nie ten. Przystanek mnie nie interesuje. No, my szukamy dużych rzeczy. A są tutaj inne biomy, czy tylko jest pustynia? Nie ma chyba, no. Nie ma? A co jest tam? Na 10 tysiącach jest ciekawa rzecz, nie? Tak. Okay. Ale to nie jest nowy biom, jak coś. Dobra. No. Bo idziemy tu po lewej, czy nie? Owalamy to na razie. Owalamy, dobra. Mamy wszystko, musimy nadrobić trasę. Przejedźmy jak najdalej. Bo w The Long Drive to są teraz właśnie tam nowe biomy i on cały czas jakby tam przerabia tą gierkę. No i multi tam. Czy Admiros, ciebie wampiry atakowały przy kościele takim? Tak, no. No, mnie tak samo. Kurde. Przy kościele, no. Aha. Ale w nocy na przykład te wampiry nie, były? Nie, i one dzień? Nie dało się ich zabić. Tak. O, tak. Dobra. Się pojawiają za ale plecami. Czosnek, jak zbierzesz, to możesz je pokonać czosnkiem. Może faktycznie. No to jest taka... No tak, działa to. Najlepsza metoda na wampira. Tylko my mieliśmy teraz i nie zebraliśmy jak coś. Ja zjadłem czosnek. Zjadłeś? No, jestem odporny na wampiry. No, że jesteś odporny w sumie. Dobra, zobaczymy. I będzie. Powiedzcie, jak się będziecie chcieli zatrzymać. Jak coś, dobra. To bogaty możesz oszczędzać paliwo, jak się rozpędzisz do 140 i wyłączysz silnik. O, a, robisz to? Okej, okay, dobra. Robiłem tak już ostatnio. Ty. Bo zauważyłem, jakie że triki. Nawet czasami samochód się jeszcze przyspieszał. No, jak jest z górki, jakiś... to on przyspiesza. Ale wiesz, dokładnie. Niby jedziemy po prostej, ale niby no jest, tak. Wiesz, z górki no. Jazda. Może jakiś błąd to jest jeszcze? Ja tak robiłem dlatego, bo mi się przegrzewał. No, to też to dobre. No, tutaj mamy dużo wody, więc... O kurde! Co tam się dzieje? To jest, ale poleciał. No. Wie, dużo rzeczy. Bardzo dużo idziemy rzeczy. Idziemy sprawdzić? Piłka! Będziemy sobie grali w piłę. Stacja paliw, dobra, przyda się. Dobra, siekiera. Biorę pistolet. Okej, okay. Mutanto! Ej, nie ma chyba siekiery. Trzech jest! No, Hogaty musisz nimi zająć. To poczekajcie, nie bejtujcie ich, bo jak będziecie ich bejtować... No, Admiros już jest bejtował. Ja ich nie zastrzelę w ten sposób, one muszą stać w miejscu. O. Ale siekierę ma... Flotar, siekierą machaj! No, ale nie ma siekiery! A gdzie jest? No nie wiem właśnie. Ucieknij im po prostu do samochodu na razie, żeby mógł strzelać, bo mamy mało ammo i nie chcę marnować amunicji. Dobra, na samochód. Możemy ich wysadzić dynamitem po prostu? Nie, wystarczyło ich, do nich nie podchodzić, bym je zestrzelił i byłoby najłatwiej, ale już jest zbyt. Tu jest jeden, tego jednego możesz Hogaty bić, bo jest w miejscu. O, pyk. Ej, w ogóle nie słychać strzałów u mnie. Dobra, padł. Dobra. Teraz spróbuj tego. Weź tego na samochód, Admiros. O, tutaj może. A ty, siekiera musiała nam wypaść gdzieś. Oj! A! Jest problem mały.
Admirał, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Bo zginiesz zaraz. No już, już. Wejdź do samochodu, Flotar. Dobra, już, już wchodzę. Pyk, pyk. Etu seat. Dobra, siedzę w samochodzie. Gdzie jest mutant? Co, mutancie głupi? Tył tam jest. Dobra. Ej, też nie słyszysz strzałów Admiros, czy tylko to u mnie? Bo, no też nie słyszę. No bo Hogaty strzela, ale... Dobra. Dobra, jest i jeszcze ostatni drugi został. Drugi martwy, zaczekajcie. No, 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 to byś go załatw. A, tylko czy tutaj coś jest? Może... Latarka jest, karnistry są, dużo no, rzeczy jest. Flota... Znowu ej, ale sobie stanąłem i nagle do mnie poszedł. Mega dziwne to było. O, wchodzi. Dobra, teraz jest git chyba. A dużo mamy amunicji? Zostało... O nie! Po samochodzie. Nie. Da się go jeszcze obrócić, da się go obrócić. Tak, to no. Zapraszam. O nie. Press dobra, to leave. A wiecie, mieliś... co nas wyrzuciło? Co? Mutant. Ciało mutanta? No tak, ale mutant, który się zabugował w tym wale z przodu. Niemożliwe. No. Niemożliwe, niemożliwe. No. Spróbujcie go obrócić na bok, jak dacie radę jakoś. Dobra, co się stanie, się stanie. A to nam chyba rozwali silnik, tak mi się wydaje. No tam może silnik, jakiś... no to wyjąć. A nie, wy, można było wyjąć silnik. Już za tak. Późno. O nie, o nie. Jest! Trzymajcie no. je tak, dobra, dobra. Ale to włożymy wszystkie części. Włożymy, no będzie nie, git. Nie, czekajcie, dobra. Do, drzwi. Nie! Chciałem tylko, żebyście drzwi zamontowali, bo to drzwiami mogło dało się obrócić. No... Teraz nie mamy auta, nie mamy dynamitu. Każda nasza podróż się kończy w ten sposób. Atacz, czekaj, ja mogę jakoś te drzwi jeszcze zataczować? Właśnie. Ja próbuję jakoś, tutaj stoję na samochodzie. O, jakby właśnie o słup go jakoś zahaczyć albo coś. Może jakoś zrobić to, kurde. Nie, już teraz nie mamy czym machnąć, chyba że to... O, patrz, machnąłem. O! To teraz drzwi zamontujmy i trzeba machnąć drzwiami mocno. Trzymam tu. Gdzie są drzwi? O, przewróciłem. Jest? O, nice. Dobra, no i nice. Drzwi montujemy. Ja koła pierdzie. Nam są potrzebne, panowie. Wiecie, gdzie one odleciały? Nie wiem. Ej! Tam jedno widzę. Hogaty, obróć się! Co? Obróć. Jak? Co ty zrobiłeś? No ja? Co ty znowu zrobiłeś? Nie. Ja mam to nagrane, więc to jest... Podszedłem do samochodu, żeby zamontować tutaj z tyłu. Kliknąłem F i się przewrócił samochód. O! Dobra. Jest! Jest! Wszedłem ty pod samochód w ogóle. Nie wiem jakim... Ja podłożyłem jednocześnie, ty wlazłeś i... Ej, dobra, ja dobra. I ja jakby popchałem ja od nic spodu nie tykam. Ja nic nie tykam, dobra. Żeby nie było na mnie. Po prostu. Już. Ja zepsuję, patrz. Ja tylko koło podłączę i zaraz go wysprzęgnę. Oj. Dobra, cooler. Ja, okej, okay, ja poprzynoszę wszystkie przedmioty. Idziemy. Tutaj blisko. Pyk. I tyle, kurde. No, cooler jest. Z 10 minut walczyliśmy z tym samochodem. Czekajcie, trzeba z tego silnika wylać. O. Rzeczy. Pyk, tu jest silnik. Pomalujmy go sprayem. A jest już czerwony chyba. Więc... A, faktycznie. No. Zamontuję klapę z tyłu, o. Dobra? Gotowi? No, dawaj. Test klapy. Pyk. Pyk, no jest git. Ale przysięgam, że ja tylko tą klapę zamontowałem i się obrócił. No, nie wiem, jakim cudem to się stało. Dobra, a mogę zamontować coś już bez przesady. Jedna 3, 2, 1. Czekajcie, teraz trzeba jakiś olej przynieść jeszcze. Dobra. Ej, bo z głodu niedługo umrę. No wiem. No, ja też hunger mam. No właśnie, więc musimy... Tu mamy mnóstwo przedmiotów ogólnie, więc przynajmniej koła domontować, że można było ruszyć, ja olej doleję. Następny przystanek, garaż. Następny przystanek, restauracja jakaś, żeby cokolwiek... On troluje. Dobra. Trolujesz, tak? Nie. To ci no, taka ja. Wymowna była. Silnik wymienię. Dobra. No to wina silnika. Coś tu nie gra, chłopaki. No, coś tu. Wydaje mi się, że te TNT moje waliło silnik. Nie, jest git. Możemy jechać, śmiało. Dobra, teraz się uda. Seat. O, yes, dobra. Działa. Chwila prawdy była, dobra. Mam, dawaj szybko, bo ja już hangar mam na wyczerpanie. Tak, jedziemy powiedzenie, no ja tak o, samo. A tam jest jakiś budyneczek. Do tej budy od razu, no, po prawej. Do tej budy. Tylko w tej budzie mam wrażenie, że lutu nie ma za dużo nigdy. Zaraz zobaczymy. Potrzebujemy cokolwiek. O, mutant. Jak ja już... Popatrzcie. O! Jedzie samo...
ty, coś się... Co to jest? Dzieje z moimi rękami. Co się dzieje? No nie mogłem kierować samochodem. Musi ktoś z was przejść. Nie wysiadajcie! Dobra, ja przejmę. Dobra, już. Jakby jak tamten samochód się pojawił, nie to co mogłem się? Kontrolować No, ale... Ty, a gdzie ten samochód dobra, pojechał, czy on się tam zatrzymał? A wsiadasz czy nie? To a, myślałem, że będę kierował, dobra. Nie, dobra, jedziemy, bo głodu już nie mamy. Było coś w tym miejscu? Nie wiem, bo już mam hunger na głód. Hunger na głód, okej. Tam nic nie ma chyba. Nie, nic nie ma, nic nie ma w środku. No dobra, to już jest ostatnia nasza chwila, wiecie? Nie, dojedziemy do kolejnego miejsca. Musimy tylko wypatrywać jakiegoś tego punktu. Na razie nic nie ma, kaktusy. Ale ten, czekajcie, ten pojazd, który tam był, to on po prostu sobie przejechał i tyle? Ktoś umarł? Umarłem! Ademiro, podczas jazdy! Z głodu! Kurde, nie. Jedziemy dalej! Flotar! Spokojnie, jedziemy! Ręczny. To czekaj, nie, jedziemy, nieważne co się stanie. My się rozpędzamy! Myślałem, że to się... Dobra, już. Pociąg I don't ręczny? Even know why you czekaj. Died, lol. Jest pole... O kurde, wysiadłem. Hogady. Ręczny zakręciłem. Dobra. Admiros has died. Press mam free revive. Dobra, bierz, ja idę tutaj na stację, znaczy siema. Na przystanek. Siema, pierdziele, stary. Umieram jednak chyba. Jednak żartowałem, mam drugi żołądek. Siema. No, okej. Okay. Ale my chyba jak umrzemy, to już jest koniec. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale ja miałem jednego free revive. Szybko wsiadaj. No dobra, już. A! Mutant, Jezu. O nie, Jezu. Rozdzieć tego. O, flotar umarł. Masz free revive'a? Nie wiem, mam this is the end. To zobaczysz. Po kascence będziesz miał. A jak nie, to 29 ale, Robux. Ale tam leżało żarcie, na przystanku. Dobra, biorę pistolet i... To niech Hogaty gdzie jest ten pistolet? No, Admiros mówił, że jest z tyłu gdzieś. Tak, ja go miałem, ale jak umarłem, to już go chyba nie ma. On się ataczował. Czy ty go trzymałeś? Tak, bo mieliśmy wysiąść, ale później powiedziałeś, jedziemy dalej. Okay. Nie trzyma się chyba broni. Siema. A Hogaty, uważaj, bo jest mutant. No ja tak, i tak tylko śmierć. Że, no właśnie my jechaliśmy i tobie się ręce zblokowały. Ja miałem wtedy pistolet, więc szybko wysiadłem i on gdzieś tam został po drodze. Tak było. A ty go trzymałeś w łapie? Jak mieliśmy wysiąść, to już go wziąłem i chciałem wysiąść z nim. Oj, to nie i wtedy powiedziałeś, że ręce ci się zblokowały i on. Oj. Dobra, Hogaty no i co teraz? No Hogaty się zrespi, tak? Chyba. Lada. Aj! Zobaczymy. Ale mi mutant bije. Już tam leży, może to jest ten pistolet. No, pyk. Dobra. Hogaty has free revive. Dobra. Aha, ale pyk. Ja dalej jestem głodny? Tak, jesteś głodny. Co? No. Ja też. Dobra, wsiadajcie aha, szybko, jedziemy. Dobra, no to już chyba nie. Ostatnie chwile. Nie, nie ma opcji. Tak, nie ma opcji. Jedzenia. Nie, no był baton, ale go zjadłem. Aha. No. Czy tam czekolada jakaś. Ale czemu odjeżdżasz? Nie odjeżdżam, jest git. Szybko. Ja głodny jestem na wyczerpaniu. Tylko, że nie mamy broni, powinniśmy no, się cofnąć. Przepraszam, myślałem, że... Topnąć. O dobra, otwórz. Dobra, go. Jedźmy, po prostu im dalej, tym lepiej. Jezu, ale tragedia będzie. Zaraz. Ale macie w ogóle jedzenia? Cokolwiek? No nie. Paliwa nie mamy? Czemu my jesteśmy tacy wolni? A ręczny? Czekaj. Zdjąłeś ręczny? Nie, no tak, teraz był. Teraz założyłeś. No. Mhm. Oj, paliwa nie mamy. Jak nie mamy paliwa? Było dużo paliwa. Czekaj. Nie, no jest 13,9, to no chwila. No właśnie. F to grab. Oj, ale mnie wyrzucił. Jezus Maria. Ale mnie... Olej jest, woda jest. No to, jest. To widziałeś jak wolno jechałem, co dobra, jest? Dobra, czekaj, ja wsiadam. Dobra. Zobaczę. Boże, jechałeś na jedynce. Czekaj. Oj, wyrwałeś drzwi. Ciężka sprawa. Dobra. Ale no, chłopaki, ja się zaraz pożegnam. Nie, głowy. Idziemy... Aha. Restauracja. Coś nas blokuje chyba. Właśnie... W samochodzie. No na pewno nie moja waga, bo jestem głodny. Ty, no ale tutaj nic nie ma. Myślisz, może że to? Olej. Myślisz, że taka mała rzecz ma tutaj wpływ? Dobra, usiądźmy. Może ja wysiądę, jedźcie beze mnie. Jest! O, dobra. Widzicie, to ja jednak ty, byłem. Ale po... Nie, Admiros, wsiadaj, wsiadaj. Dajcie, Admiros, żeby nic nie trzymać w trakcie nie jazdy, mam, bo to nie mam, nie też, dobra, ale porąbane, że taka mała rzecz. A może jak ja ten pistolet wziąłem, to ci zblokowałem ręce wtedy. Jest taka szansa, o, bo no. Tego się nie robi. To po prostu się nie bierze nigdy jest, łapy, jest coś przed nami, jest coś przed nami. Wieża, tak daleko. No.
No, ale już mam 3 sekundy i papa. Nie. Tak. Nie, bo nie zgadzam się na to. Po prostu. A ile macie głodu? Mało, fotel ma więcej. No, no ja mam ja malutko. Z 20%. Widzicie tam coś? Do... Tak. Ja już... Wy tak wysiadacie. Tutaj nie, nie ma nic, nie ma nic, nie ma nic. Od razu możemy. Ja już, już siadam. Dobra, rozpędź się, dojedźmy do 5 km i tyle. No, rekord, rekord. Nie było tam nic na pewno? Na pewno nie było nic. Był, okay. No, znaczy były jakieś dwa śmieci. Jego wyrzucił, dwie czekolady. Ja dwie, tak, były dwie czekolady i czosnek. Tutaj? O, tutaj pewnie coś będzie. Tak, tak, chatka zawsze coś jest. Dobra, szybko, szybko, tylko szybko. Tylko nie mamy broni. No, mam ja mam nic. Mutanta na sobie. Weź go na siebie, no. I drugi jest w środku mutant. Więc uwaga, uwaga, uwaga. Na pewno jest coś do jedzenia. Mam go na sobie na razie, Admiros. Dobra. Mam czekoladę. Chcę coś. Dobra, masz czekoladę? Tak, idę do drugiego. Co a, jest? mutant. Chodź, chodź, mutancie. Dobra, ja cały czas... Dobrze, jak on wyszedł za mną, to może byś tam dalej jedzenie znalazł jakieś. Szukam właśnie. Chodź, dobra, tu, mutancie. Spokojnie. Jest jeszcze jeden mutant. Jeszcze jeden tam w środku jest? Wow. Tak. Kurde. Dobra, ten na razie stoi przy wejściu. O nie. No chodź tu. Dobra, zblokował się przy drzwiach niestety. I koniec? Czekajcie, zjadłem chleb. O, jest nice. Taki... Dobrze, a Admiros jeszcze by musiał coś zjeść i byłoby ja super. Ja już zjadłem czekoladę, jest a dobra, nie. Dobra, to możemy jechać, to możemy jechać. Bo Hogaty nie może wyjść, bo go mutanty blokują. O kurde, dobra, no, nie możemy jakoś... No, mam kałacha tu, ale nie wiem, jest na tyle... Nie mogę zastrzelić zombiaka w burza nie! Piaskowa. Burza piaskowa. Do samochodu wejdźcie. No, 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 dobra, poczekamy na ciebie. Po prostu, pyk, pyk. Nice. Ok. Już. Zamknij drzwi te drugie. Dobra, dobra, dobra. Wyłączę w sumie. Mutanta mamy z tyłu za sobą. I czekamy na... Czy gdzie macie mutanta? No, na samochodzie jest. Więc jest jak jest. Załatwiłem go. Dobrze, 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 dobrze. Wszystkie załatwione, co? Mam budynek. Lotar, co ty zrobiłeś? No co zrobiłem? Coś ty zrobiłeś? No nie, 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 nie. Admiros nie powiedział to dla żartu. Ja nic nie zrobiłem. Nie, no nic nie zrobił. No. Nic nie zrobił. A po co prostu... się stało? No nic, po prostu samochód się przewrócił. Mutant skakał nam po dachu. A, i a myślę, że to... ręczny? Ta, jest, jest. Nie było ręcznego. Był ręczny, wszystko nie było ręczne. No był, był, nie, wszystko... Nie, nie było ręcznego. Nie, ej, nie, dobra, nie mówisz mi, że to jest wina tego. Po prostu staliśmy sobie i nagle samochód się przebył tak, tego odwrócił. Tak, tak było. No. No tak, tak, tylko trzeba ręczny zaciągnąć, jak już no, siedzicie. No, ale to na pewno często. Nie jest tego wina, po prostu. A nie możemy teraz wyjść tak w ogóle. Ja mogę, na drzwi. O, wyciągałeś. No zaraz to naprawię. O, a pistolet jeszcze znalazłem. Nie, to jest... Czemu zawsze? Klątwa. Nie wiem, po prostu. Coś nie chce, żebyśmy dotarli do 5000 metrów. I tyle. Kurde. I ja... Ręką, ręką najlepiej. Dobra, F to play. Od spodu też ręką. No i dobra. Dobra, jedziemy, jedziemy. Chwila, maskę. Maskę trzeba zamknąć. Czekaj, jeszcze trzeba tego. Jazda, jazda. Jazda, jazda. Broń jeszcze wezmę, żeśmy mieli szansę wejść gdzieś. Nie. Dobra, 5000, proszę, 5000 metrów. Ja nic więcej nie chcę. Tu jest jeszcze pistolet, gdyby ktoś chciał. Piękna przygoda. No, tą przygodę. Ja chcę, nie chcę. Ja mój tak. Hunger jest bardzo niski. No. To... Mam taki znaczek tego... Plusa? Krzyżyka, no. Tak, plusika. No to też właśnie. To oznacza, że możesz, może za Robuxy sobie to kupić? Albo coś takiego? Nie, po prostu, że... Nie wiem. No, dobra. Czyli to wina zombiaka wtedy była, że tak, się, no. Tak, 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 bo on wszedł nam na dach. Ej, Admiros, dziękuję, że byłeś ze mną w tym samochodzie, bo tak to bym był znowu narażony na lincz. Ej, ale nie, jak faktycznie, ja tu, tutaj dam taką chyba poradę, no bo to faktycznie działa. Jak wchodzicie tak do samochodu, siedzicie, jest jakaś burza piaskowa, która popycha lub jest właśnie zombiak, zawsze zaciągnijcie ręczny. Wchodzimy do tego domku? No, potrzebujemy jedzenia, więc... O. Nie, no, trzeba będzie też pamiętać o tym. Zaciskam no. Ręczny, wyłączam silnik i wychodzę. Oj, chyba tu nic. A, jest pan mutant. Jest, jest, tylko tam na dachu jest. O, tędy. Oj, kolejny mutant. Mhm. Tutaj to chyba w środku nic nie widziałem. Okej, okay, ktoś sprawdzał już środek? Nie. Jednego mutanta nie ma. Dobra, tutaj nie ma nic, nie ma.
Dobra, nic nie ma w tej lokacji. Możemy śmiało wychodzić. Ale jeszcze jest tam góra do sprawdzenia. Na górze coś jest, coś ściany. Tylko samochodem trzeba podjechać i z samochodu wskoczyć na dach. A nie tam otwierasz jakoś... sobie pięterko. Dobra, no, już tędy. Tak? Już jestem, jestem na górze. Zobacz, tam coś nie ma. Tak? O, dobra, są. Są rzeczy. No. Jedzenie, jedzenie, jedzenie. Butelka. Mamy tutaj, okej, okay, gaz. Mamy paliwo, jeżeli byśmy chcieli. I w sumie to tyle. Nic nie, więcej dobra, tam nie było. Zawsze coś. No. Dobra. To tankuj. Aha, to tankować od razu? Pyk, tak, tylko sprawdź, czy jest samo paliwo. Jest samo, spokojnie. Jest. No jest. Sorry, musiałem się upewnić. Tak, no ja pamiętam co się tam. Na początku, jak to się tam skończyło. Dobra, ty już bądź gotowy. Ja już siedzę. Dobra, czekam. Dobra. Dobra. O, dobra, już jest git? Jest git, możemy jechać. Zamykam drzwi, let's go. 5000. I później... 5000 to na chillku. No. Jakbyśmy się rozpędzili, to i nawet 10 tysięcy byśmy pojechali. No w sumie... Nie wiem, czy na tym ja bym moje nie autko na tym zamyka głosie. Licznik jak coś. O. I strzałka leci jeszcze w dół. No jest szybkie, bardzo szybkie. Na 5000 trzeba będzie skakać chyba, nie? Przez most. Oj, tam jest ciężko, tam jest ciężko. Most? Pierwsze słyszę. Że to jakiś most będzie. No zobaczysz, zobaczysz. Ja rozglądam się za jakimś, wiecie... A jaki jest twój rekord? Ty, coś się pali! Co jest? Ła? Tego to nie było! Oh. Update był. Update, no. Ty, ktoś strzela! Ty, rzeczywiście, ktoś tam strzelał. Tak, ktoś strzelał. Ej, ale tu wolno, paliło jakieś jest. Okej. I... Oj. Na koniec jest rampa, na której musisz ją przeskoczyć. Wiem. Oj, dobra, upał jest chyba. Mój rekord to 12 tysięcy. Ale się spociliśmy. No, się pocimy tutaj. Dobra, mamy po lewo. 13 tysięcy. Mamy po lewo. Myśmy zrezygnowali, bo już graliśmy półtorej godziny. No, bo poza, żebyś się rozpędził tym autkiem, byś jechał, to z 10 tysięcy w sekundę. No, to racja. Tylko, no są skały, nie? I ciężko je ominąć. No tak. No. Na 7,5 tysiąca chyba checkpoint jest taki... O, jeszcze. Jest coś po prawej stronie. Jest. Tak, a ja jedzenia potrzebuję bardzo. No, myślisz, że tutaj będzie jedzenie? A, nie, to jest zły budynek, to jest niefajny chyba budynek, nie? Chociaż czekaj, nie, to są garaże. Dobra, garaże, no. Git. Zaciągam ręczny. Dobra. Pek Etulif. Ja tam dojadę jeszcze, kochanie. No właśnie. Nie wiem, czemu ty wysiadasz pierwszy. Dobra, ścigamy. Rozjedź. Ej, dobra, nie, bo już... Nie, znowu rozwalisz. No, już czerwona lampka mi się zapaliła. Tak. Już tak nie można. No, dobra, już i tak tyle problemów było dzisiaj. Może nie będzie tu mutantów, kto wie? Nie, no będą. Być. Czekajcie, to otwórzcie, a ja biorę karabin. Dobra, są dwa mutanty. Ale. Pyk. Dobrze. No, szybka akcja i wchodzimy. Papier toaletowy, pizza. Kto ma najmniej jedzenia? Ja mam bardzo malutko. Dobra, wyrzucam jedzenie na ten, na zewnątrz. Ja kładę najpierw tego. Jabłko. Hałacha nam chowam. Papryka. No, jabłko? Wyrzucam. No, ja mam tak z 15% głodu, ale ja no jeszcze... Full. Aha, to ty tak się nawpieprzałeś i... Jabłko! Tak, on nam nie mówił, jadł. Nie, no. Jason. Ej, dwa pistolety i dynamit. Ale fajny. Dwa pistolety i dynamit jest. Tu jest pistolet kolejny. To jest ten, w Sony Ericsson K730. Dobra, biorę. Jedzenie. O! To masz? Ale mnie beczka wywaliła. Czekaj, gdzie ty... Gdzie ty jesteś? A, tam jest, z tyłu za nami. Dobra, ja myślałem, że zginąłeś. Ty, ile tu jest pistoletów? Chyba jest dużo wszystkiego. Zbrojownia tu była, zbrojownia. Jak widać. O, tu kolejny pistolet? Gruz? Nie, chyba gruzu się nie je, wiesz? Szkoda. No, raczej... Był taki ziomek, co miał ileś tam lat, dużo i jadł gruz. Nie widziałem czegoś takiego. Co kto lubi, prawda? Dobra, tak. Co robimy z pistoletami? W tym sensie, czy każdy z nas jeden ma trzymać? Jeden możesz wziąć, ale nikt tego nie trzyma. A. Tylko atachować to co najwyżej. Dobra. Mm-hmm. Pyk, attach. Tutaj tak samo, attach. Dobra, to wszystkie pistolety weźmiemy. Na pewno nic się nie wydarzy. Amunicja się przyda. Jak za dużo zataczujesz, to też będzie problem. O kurde. Ej, ale mnie wyrzuciło daleko. Nawet nie mam pojęcia, co ja zrobiłem dokładnie. Ale no, poleciałem bardzo, bardzo daleko.
Pewnie na coś wlazłeś, tak obstawiam. Nie, coś chwyciłem i na coś rzeczywiście wlazłem, ale co to było, to nie mam pojęcia. Dobra, ile mamy paliwa? To jest śmieci dużo. Paliwa powinniśmy mieć w miarę dużo. A kto nie zamknął tego zbiornika z paliwem? A? Plotar tankowy. Zamyka to ja, się to ja, to ja, to ja. Okej, okay, biorę winę na siebie. Aż mi rozcięki. Sprzedaśnione bez zastanowienia. Co miałem zrobić? Pytam ej, jak prawo. Dynamit tak przymocuje do samochodu, to nic nie stanie, nie? Nie, chyba że na niego klikniesz. No, tak, dopóki go nie odpalisz, to się nic nie stanie. Ja nie, nie. No, wydaje mi się, że byłbym do tego zdolny, żeby. Ja przyczepię nam Sony Ericssona na dach, żebyś ściągał pioruny. O, dobrze, dobrze. Pyk. A ja nam zaczepię coś na zderzak, żebyśmy nie uderzyli w razie czego. O, kaczuchę. Bardzo dobrze. Tak. Dobra, czy możemy jechać już, czy coś jeszcze bierzemy tutaj? Chyba diesel, tyle. Diesel, gaz. Ej, gaz tu jest. Grab. Water, oil, nie. Water. Gaz to jest to, co potrzebuję. Water napełniłem już. O, dobra, dobra, dobra. To nie wiem, czy przymocować kanister, czy nie? Nie musisz. Dobra. Starczy nam cały czas są tak naprawdę. Mówię, to, jak jedziesz już dalej, to co chwilę mijasz te punkty. No. Dobra, no uwaga, jesteśmy... Tankuje gaz. Nie jesteśmy... wiem, czy to jest gaz. Cokolwiek. Klikam. Nie, no jest git. Jest git. Jest git, jest git, jest, jest git. Ale wziąłem głęboki wdech, żeby zaciągnąć zapachu benzyny. To jest piękne. To nie jest jakieś chuńskie takie? W tym sensie, że to jakoś ciebie odurza? Takie rzeczy? Nie, takie to ładnie pachnie. A, co, okay. Benzyna? No. O, pięknie pachnie, uwielbiam wąchać. Jedziemy, jedziemy. Się takiej benzynki o poranku. Gdzie tu się światło włącza? Po prawej stronie taki guzik jest, obok licznika. Stryknąć go musisz. Car radio, o. O. Mogę, dobra. O, włączyłem. A to nie jest zaćmienie po prostu na chwilę? No jest. A, dobra, dobra. Oj, co się stało, Admiros? Jedziesz? Coś mnie uderzyło, jadę, jadę. Oho. No zaćmienie bije, to już ustaliliśmy wcześniej, że jakoś tak dziwnie jest. Dobra, ja bym zrobił teraz... Ja nic nie widzę na drodze, jak coś. No spokojnie, to nikt w sumie nic nie widzi. Ja bym zrobił speedrun do 10 tysięcy metrów, w tym sensie, że się nie zatrzymujesz. No, jak bo mamy jedzenie teraz dokładnie. To raczej powinno być gładko. I co tutaj ma być na 10 tysiącach? No zobaczysz. Niespodzianka. Niespodzianka, nic dokładnie. Pewnie nie będzie. Totalnie nic. No już coś widać. No, skały. Ja tam coś widzę. No ja nie. Czekaj, Admiros, co ty widzisz? No jak, nie widzisz? A. No nie. Może ty nie odblokowałeś tego jeszcze. Ale czego? Przecież tu nic nie ma. No dobra, ci nic nie ma po prostu na 10 tysiącach. No nie widzisz? Coś jest. No. Gdzie? Aha, no dobra, okej, okay, są tam jakieś budynki? Nie, to są skały po prostu. Dobra, nie, teraz przejechać. Uwaga, nie oj. Wysiadać z samochodu. Dobra. O kurde, dobra, jest coś. 10 tysięcy. Strefa 51. O. To są ludzie. Ty, strzelają. Do nas. Uciekajcie, uciekajcie. No. Wysiadamy i bijemy. Ała, dostałem. Oj. Ty, zatrzymał mnie. No, ja nic, nie mam rączki w górze. Żeby nie było. Ale mamy dużo pistoletów. Przyczepionych, więc... Ciekawe, czy można byłoby ich po prostu porozwalać, strzelając pewnie tak. O nie, burza odpalona jeszcze. O, daj, stoją. Daj, najgorzej. To jesteś bandyci tutaj są po prostu. Chyba to są strażnicy. No. Kryptę pilnują. No tak, jak w Falloutie po prostu. Jest zrobione. I czekaj, i po prostu teraz już jedziesz dalej, tak? No na pustkowie, teraz tylko taka pogoda będzie. No. Serio? Przez kolejne 10 tysięcy, no. O kurde. Nie, to jest żart, bo ja nie miałem takich. A, no to dobra. Jest troll, to jest troll. Możesz to przestać, żart. Naprawdę, mi wszystko... Nie, no uspokoi się tylko, że teraz będzie inaczej trochę. Promieniowanie jeszcze będzie. Dobra, okej, promieniowanie. Nie troluj, gość. No, przydawaj, daj, co jeszcze, co jeszcze wymyślisz? No. Ty, co? Dlaczego do no, nas strzelali? No ty jesteś napromieniowany. A tak gdybym nie był? Gdybym nie był, to nie strzelaliby. No tak. No okej, no tak, no to jest całkowicie normalne. Nie no, mega niemiłe zachowanie, powiem tak. Że mi jakieś rzeczy wmawiasz tam. No dobra, niech no, będzie. No teraz faktycznie będziemy jechali do 20 tysięcy w takiej pogodzie. Kurde. A 20 tysięcy to jest koniec jak coś. Tak? Mhm. No ja widziałem badża za 20 tysięcy przejechane i to był ostatni badż. Jest, 15 tysięcy. 15 tysięcy, no. Uważajcie. Nice. Dobra, dobra. Oj! Ej, zlagowało!
Welcome to Tunnel Camp. Ty, no, o kurde. Achievement, achievement. A tutaj tak, nikogo jest, nie ma? Achievement. W tym miejscu nikt nie żyje? Nie, wiem, może coś tam było, nie wiem, a, chcesz sprawdzić. Nie, 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 jedziemy na 20 tysięcy po prostu, to jest nasz cel. Ale dobra. Ja już się bałem, że mi grę skraszowało, bo miałem laga. Wy mieliście laga, czy nie? Tak, musiał się doczytać, miałem dobra. Laga. A, ja okay. Jechałem cały no. czas. Ale to dostaliście też ten achievement, czy tak. tylko ja go dostałem? Okej. Okay. Tak, dostaliśmy. No przejechaliśmy kilometr. Czekaj, wszyscy. Czyli to też jest wasz rekord? Dalej nie byliście? Tak, ja dalej nie byłem. A, no dobra, dobra. I myślałem, że wy już wiecie, że wy już wiecie, co nie. tam jest. Okej, okay, no, miałem dobra. Tam 12 tysięcy coś. Ale ja no... też chyba 13, 12 albo o, 15. O kurde, dobra, to już fajnie. To nie wiadomo, co nas czeka. Ja myślałem, że wy już wiecie, przyszliście to, bo tak się zachowywaliście i co chwilę mi wmawialiście różne rzeczy, więc no uwierzyłem też w to, wow. nie? No. Chłop uwierzył mu, tu no, głupoty gadamy. Zaufał ty, no. tak głupi. Tak beka, naprawdę beka to jest Fallout ta gra, wiesz, to ta gra to Fallout. Tak. Tak. No weź się ogarnij. Ale no, no, niemiłe to jest po prostu, że tak. Ja... Już niedaleko, skończy się nasza przygoda i się rozstaniemy. No i... Ja biorę broń, wy zabieracie inne rzeczy. Ja biorę moje auto, które wam pożyczyłem. Okej, okay, ja wezmę... Ja biorąc broń, w sumie weź biorę się, wszystko, weź także... się ze sobą. No, bo ja po prostu sobie pójdę w tą pustynię i gdzieś tam zginę. A może weź nie będzie pustyni na końcu, może na końcu będzie... Oaza. Miasto. Ja, no. O, że dojeżdżasz do miasta po prostu. Hogwart na koniec. Dokładnie tak. Albo do krypty jakiejś wjedziemy. Na koniec będzie statek, który nas wywiezie na wyspę dinozaurów. O kurde, i wiesz, i kontynuacja. I będziemy musieli jechać dalej, no. I będziemy dinozaurami. I po prostu będziemy jechali zawsze samochodem? Chciałem być dinozaurem. Ale jako dinozaury. Nowa część. Nie, nie będziesz jechał samochodem, tylko na dinozaurze po prostu. O kurde. To ej, w sumie to jest dobry pomysł na grę. Że po prostu... Że po prostu jedziesz przez nie pustynię, tylko przez dżunglę na dinozaurze. Jak, tak. I musisz go karmić. The Long Dino Dżungli bym ulepszasz tę grę nazwał. Dinozaury, ewentualnie te dinozaury po prostu się zwiększają jak w The Isle. O kurde, i później... Musisz je karmić, i musisz tam gdzieś ej, i są po prostu dzikie dinozaury, które możesz sobie oswoić po drodze. No tak. I zmienić tak. sobie na przykład na innego. No tak, tak, tak. Widzowie, usłyszeliście o tej grze. Że my się tak... Tutaj. Tak się rozpędzamy. Teraz widzę, że napiszą, actually, to już jest taka gra. Actually, zagrajcie w to, bo to jest dokładnie to, o czym mówicie. Nazywa się The Long Dino. The Long Dino. Piękny, oho. piękny tytuł. O, czekajcie. Już niedaleko. No, już niedaleko. Jezu. Ej, ale w ogóle głód chyba mi nie spada, wam też? Samochód. Ja... No nie, jak się siedzisz, to chyba nie spada głód. Ej, jak się zepsuł samochód? Nie. On troluje znowu. Doczłapiemy do 19 chyba. Nie, trolujesz czy nie? Hogaty? Troluje, bo jest 21 benzyny i nie no. dyj mi nam chłodnica, ja się nie dam nabrać. Jakie 21 benzyny? Dobrze, dobrze, Admiro, bardzo dobrze. Nie ze mną te numery. Mamy. Czy ty specjalnie zwolniłeś, żeby... A, dobra, no, wysiadam, po prostu wysiadam, nie będę jechał jedziemy, z takim... Jedziemy, korzystamy po prostu z pędu, ja wyłączam silnik a, sobie. Dobra, no tak, no. w sumie... Ty, ale też wam głód w ogóle nie spada? Tak, 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 głód no, cały czas tak. jest na dobrym poziomie. Czekajcie, teraz... Czy to nie jest kościół uważać. Po lewej stronie? Nie. Możliwe, dlatego poczekajmy chwilę. Dobra, 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 bo to tak... Tam coś po prostu nad tym budynkiem było. I ja mnie... nie wchodzę do kościoła, chyba oszaliście. Oj, chyba jest kościół chyba. Tak? Ale oni są niezniszczalne, tak, tak. te wampiry. Kamienny jest, kamienny. Pokaż, ja wysiadam. Kamienny, Lif. Poczekaj aż się mutant, oni mają... Tak, tak, ale nie ma księdza, poczekajcie. To dobrze. Nie bejtujcie ich nie patrzcie, nie patrzcie w zaćmienie, bo to jednak rzeczywiście obrażenia zadaje. No mówiłem przecież. No. Ale... Jak patrzysz w zaćmienie, to ci oczy au. Się psują. No au. Tak, 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 tak. To jest wiedza au. Z podstawówki. Jak to mówią. Ale ja nie wiedziałem, że... A, wampiry! Oho! No. No to ja spadam. Dobra. No to chyba ej, jedziemy, dobra, nie? dobra, fajnie, powiem tak, fajnie. Zobaczymy, fajnie, no. jedziemy do 20 tysięcy. Ej, ale nie wiem, wyskoczyła nie! taka... Nie! Wampiry się... Pod nami się respią. Zrespiły pod nami, no. Jedź, jedź, jedź. Oj, 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 dobra. O 700 metrów. I czy tutaj naprawdę będzie... To jest koniec? Czy nie? To będzie koniec naszej przygody. To będzie koniec na pewno tego odcinka. No, no. To tak, to 500. 30 tysięcy. 400 nie, metrów. Naprawdę to się jedzie do 100 tysięcy w tej grze. Nie, nie mów chyba tak. Chyba w oryginalnej, bo w tej to chyba nie. No, w oryginalnej się jedzie bardzo długo. I? No jeszcze 100 metrów. Już... Ty, coś tam jest. Weź zwolnij miasto, trochę. No, zwalniam, oj, lag... zwalniam. Ło! Wow! 20 tysięcy. Zombie? To są...
Czekaj, to... Nie, to są ludzie! Nie, zombie! A! To jest armia zombie! Zostaliśmy oszukani! Co nie jest? Nie jestem w stanie nic zrobić! Jedź! Oj. Jedź, no nie mogę! Przewrócili nas! Koniec! Ej, pytanie, czy można dalej tam przejechać? No właśnie, ciekawe. Nie, czy można... chyba nie. Tam było ich za dużo, to było podejrzane. Ale nie, no można po prostu dookoła. Dookoła. Jak widzisz, że się zbliżasz? Mhm. You died to what? I don't even know why you died, lol. Lol, a, okej. Okay. My no. nawet zginęliśmy tak naprawdę z niczego. No właśnie, ale zobaczcie, mamy tutaj 68 metrów przejechane, przynajmniej ja mam tyle, więc można dalej niby jechać, ale nie wiadomo. Hit. Ja mam przejechane 1, 2, 3, 6, 9, 4, 2, 2, 5, 9, 7, 5, 0, 1, 6, 6, M. A, tak, ja 2000, 20 tysięcy. A, ja mam taki napis. Okej, okay, to dziwne. Ale dobra, to jest koniec. Przeszliśmy chyba, chciałem powiedzieć The Long Drive, The Dusty Trip. Dajcie znać widzowie, czy chcecie więcej i do zobaczenia.